Cześć, tutaj Janek Śpiewak. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o pewnym człowieku, który stał się jedną z najpotężniejszych postaci obozu antyPiS, typowanym nawet na ministra sprawiedliwości w przyszłym rządzie utworzonym przez PO i jej koalicjantów. Przypomnę wam postać jednej z najbardziej polaryzujących figur w polskiej polityce. Człowieku który pozornie dokonał w swoim życiu niesamowitej wolty. Pokażę wam przeszłość Romana Giertycha. Posłuchajcie. Wszystko zaczęło się od tweeta Giertycha, który chwalił się, że został wybrany na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatów. Dzięki temu Giertych może kandydować do władz Naczelnej Rady Adwokackiej. Byłem tym zdumiony. Giertych, moim zdaniem, nie powinien w ogóle być adwokatem, o czym zaraz opowiem, a co dopiero przedstawicielem tego zawodu, zaufania publicznego do najważniejszych stanowisk w samorządzie adwokackim. Napisałem więc to. W adwokaturze bez zmian, facet, który ma kilkadziesiąt postępowań dyscyplinarnych, chciał kupować biografię znanych ludzi, żeby ich później szantażować, reaktywator młodzieży wszechpolskiej, został wybrany. Przez samorząd adwokacki na godnego przedstawiciela tego zawodu. Giertych odpowiedział natychmiast: No i ma pan następną sprawę. Smutną wiadomością jest dla pana to, że od wyroków cywilnych pana koledzy nie mogą ułaskawić. Moja pierwsza reakcja ale za co on mnie w ogóle pozywa? Za biznesmenów? Młodzież wszechpolską? Czy może chodzi o postępowania dyscyplinarne? Nie wiadomo, nie napisał. W oczekiwaniu na pozew cywilny na 100 tysięcy złotych, postanowiłem jeszcze raz przyjrzeć się faktom z życia Romana Giertycha. Posłuchajcie. Jędrzej Giertych. Mówienie o rodzinie w kontekście polityków to zawsze stąpanie po cienkim lodzie. W wypadku Romana Giertycha nie można jednak pominąć tego wątku. Giertych jest wprost kontynuatorem dzieła swojego dziadka. Jędrzej Giertych był liderem skrajnego skrzydła przedwojennego stronnictwa narodowego. W 26 roku ludzie skupieni wokół Romana Dmowskiego stworzyli Obóz Wielkiej Polski, który wzorował się na włoskim ruchu faszystowskim. Jędrzej Giertych wprost pisał: Jesteśmy jak faszyzm we Włoszech, hitleryzm w Niemczech, obóz Salazara w Portugalii, karlizm i falanga w Hiszpanii. Giertych był zapiekłym antysemitą. Nienawiść do Żydów stanowiła centralny element jego światopoglądu. Żądał usunięcia Żydów ze wszystkich stanowisk publicznych. Uważał Żydów za element wrogi Polsce. Proponował przymusowe przesiedlenie Żydów na Madagaskar. Młodzież wszechpolska, która była częścią obozu Wielkiej Polski, znana była zorganizowana akcji antyżydowskiej, czyli pobić bojkotów, podpaleń, a nawet morderstw polskich Żydów. Po wojnie Giertych zamieszkał w Anglii. Nie porzucił jednak swoich poglądów. W 1966 roku napisał tekst pod tytułem Głos polskiego antysemity, w którym przekonywał, że Żydzi zawiązali spisek wymierzony w chrześcijaństwo. Maciej Giertych. Jędrzej Giertych umarł w Londynie w 1992 roku. Jednak w 1962 roku do Polski wrócił jego syn Maciej Gertych Ciekawy czas na powroty z zachodu, prawda? Zgodnie z oficjalnym przekazem, miał dostać od ojca zadanie odtworzenia ruchu narodowego w kraju. Niespecjalnie mu się to udało. Maciej Giertych nie zrobił wielkiej kariery w polityce. W okresie PRL nie był aktywnym opozycjonistą. Poparł w 1980 roku stan wojenny i zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Wojciechu Jaruzelskim. Maciej Giertych pracował jako doktor dendrologii, ale nie przeszkadzało mu to formułować bardzo odważnych teorii. Uważa m.in., że dinozaury żyły wraz z ludźmi, a teoria Darwina jest fałszem. Po śmierci Jędrzeja Maciej zaczął wydawać pismo o pokę w kraju. W jednym z numerów możemy przeczytać. Nic nie zmieni stosunków Polaków do Żydów. Polski antysemityzm to nie jest obserwacja, ale program. W innym numerze Maciej przekonywał, że środki antykoncepcyjne wpływają na wzrost liczby homoseksualistów w populacji. Szeroko udokumentowana jest demaskunalizacja i redukcja płodności u ryb. W rzekach poniżej wielkich miast. Równocześnie stale obserwuje się spadek żywotności nasienia u wszystkich mężczyzn-pisał. Przypadek? Gdy Maciej dostał się z ramienia Ligi Polskich Rodzin do Europarlamentu, w 2007 roku wydał broszurę pod tytułem Wojna Cywilizacji w Europie. Za najbardziej szokujące uznano w broszurze fragmenty dotyczące Żydów. Giertych sugeruje, że Żydzi sami byli odpowiedzialni za swoją izolację, gdyż Preferują życie w odrębności, w apartheidzie od otaczających społeczności, co skutkuje rozwojem różnic biologicznych. Żydzi nie stanowią żadnej konkretnej rasy, pisał. To nie rasa tworzy żydowską cywilizację, ale cywilizacja może powodować biologiczne odseparowanie. Od młodzieży wszechpolskiej do Ligi Polskich Rodzin. Wychowany w rodzinie z tak silnymi tradycjami faszystowskimi. W wieku 18 lat Roman Giertych dokonał reaktywacji młodzieży wszechpolskiej. Będzie to jego wehikuł do władzy i stanowisk, w tym stanowiska wicepremiera. Organizacja wprost odwoływała się do dziedzictwa przedwojennego wraz z jej skrajnie antysemickim programem i faszystowską wizją organizacji społecznej, której najważniejsza jest ślepa lojalność i hierarchia. Jeszcze kilka lat temu na stronie Młodzieży Wszechpolskiej można było przeczytać: Krew i honor. To hasło kieruje przede wszystkim do mężczyzn, bo to oni mają obowiązek odnajdywać w sobie odwagę dostawiania czoła nieprzyjacielowi, śmierci i zagładzie w obronie ojczyzny jako zbrojne ramię narodu. Pierwsza próba wejścia do parlamentu z list ugrupowania Unii Polityki Realnej skończyła się dla Giertycha porażką. Jednak w 2001 roku Giertych dokonał rebrandingu swojego ugrupowania na Ligę Polskich Rodzin i wszedł do Sejmu. Najbardziej taką opcją, która może najwięcej rozdrabiać jest pewnie Liga Polskich Rodzin, bo tam są... Superpartia, kurwo! Superpartia! Pomagał w tym Giertychowi jego prawa ręka, Wojciech Wierzejski. Zmienia się też główny wróg nie są już nimi Żydzi, ale geje, Niemcy i aborcja. Prawa ręka Giertycha, Wojciech Wierzejski, prosto z mostu nazywa gejów pederastami. Każdy policjant poświadczy, że homoseksualiści to krąg niemal w 100% pokrywający się ze środowiskiem pedofilskim. To fakt, na który nie potrzeba żadnych badań. Przed Marszem Równości zachęcał do przemocy wobec uczestników. Jeżeli dewianci zaczną demonstrować, to należy dolać im pałą. Ewentualne uczestnictwo w paradzie polityków w zachodniej Europy skomentował następująco. To nie są żadni poważni politycy, tylko geje. Jak dostaną parę pał, to więcej nie przyjadą. Gej to przecież z definicji tchórz. Giertek natomiast jeszcze w 2007 roku wzywał do delegalizacji promocji homoseksualizmu, cokolwiek to ma oznaczać, i zakazu aborcji. W 2003 roku w wywiadzie dla Wiwy mówił. Że homoseksualizm to jest choroba jak anoreksja, trochę trzeba się z tym urodzić, ale trochę wpływ mają na to mody, lansowane przez media. Na pewno można to opanować. W 2007 roku, na Marszu Życia i Rodziny, mówił: Jestem tu po to, żeby przeciwstawić się wstrętnym pederastom. W tym samym roku stwierdził podczas wystąpienia w Sejmie, że homoseksualiści są jak komuniści i faszyści. Kolejnym polem starcia dla Giertycha była aborcja. Był zwolennikiem wpisania zakazu aborcji do polskiej konstytucji. Jego żona w 2007 roku twierdziła, że za aborcję powinno być dożywocie. To nie był pierwszy raz, gdy o jego żonie stało się głośno. Trzy lata wcześniej Giertych protegował swoją żonę na egzaminie na studiach prawniczych. Doktor Ryszard Sowiński, egzaminator żony Giertycha, nie krył oburzenia. Zamiast studentki Barbary Giertych wślizgnął się jej mąż Roman. Za chwilę wejdzie tu moja żona, chcę, żebyś wiedział, że będziesz teraz egzaminował właśnie ją. Giertych, oprócz radykalnego stanowiska w sprawie aborcji, domagał się również, żeby wprowadzić małżeństwa bez możliwości rozwodów. Łaskawy Roman chciał, żeby zakaz rozwodów miał dotyczyć tylko tych małżonków, którzy się na to zdecydują przy ślubie. W 2001 roku Giertych prowadzi Ligę Polskich Rodzin do pierwszego sukcesu wyborczego. Giertych prowadził w 2003 roku kampanię przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wejście do Unii Europejskiej dla Polski to nie jest dobry biznes. I o tym chcemy Polaków przekonać, że wejście do Unii Europejskiej to jest po prostu zły biznes dla Polski. Rosnące poparcie zapewniał mu alianz z Radiem Maryja. Sojusz był na tyle bliski, że w 2005 roku Giertych powiedział na antenie polskiego radia. Ojciec Tadeusz Rydzyk na pewno jest osobą, której order orła białego się należy. W 2005 roku Giertych odmłodził swoją partię, wyciął starych działaczy, skonsolidował swoją władzę. Do sejmu weszło 12 wszechpolaków. Obok Wierzyjskiego karierę pod bokiem Giertycha zaczyna Krzysztof Umrze to umrze Bosak, wcześniej rzecznik prasowy Młodzieży. To właśnie w reaktywowanej przez Giertycha organizacji Bosak stawia pierwsze kroki w polityce. Bosak szybko awansuje w strukturach i trafia na listę do Sejmu. W 2006 roku Roman Giertych zawiązuje koalicję z Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Leperem. Giertych zostaje ministrem edukacji i wicepremierem. Jego ministrowanie było krótkie, ale pełne wrażeń. Za jego kadencji Men próbował wyrzucić woźp ze szkół. Jego zastępca twierdził, że teoria ewolucji to kłamstwo i opowieść o charakterze literackim stworzona przez niewierzącego starszego pana. Według Orzechowskiego, bo tak się nazywał ten minister, hipotetyczną przyczyną sformułowania teorii ewolucji przez Karola Darwina był jego wegetarianizm, który skutkował tym, że zabrakło mu ognia wewnętrznego. Giertek przeszedł do historii jako przede wszystkim twórca mundurków, które musieli nosić uczniowie gimnazjum, i za próby usunięcia Gombrowicza z listy lektur. Był to element jego programu zero tolerancji. Szkoła pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw młodych Polaków. Chcemy szkoły bezpiecznej. Nie zgadzamy się na patologię, przemoc, narkotyki i demoralizację młodzieży w szkołach. Liga Polskich Rodzin zrobi wszystko, aby naprawić system edukacji w naszej ojczyźnie. Chcemy szkoły nowoczesnej i bezpiecznej. Polską szkołę można zmienić. Uwierzmy w to. Liga Polskich Rodzin. W 2007 roku jego błyskotliwa kariera w polityce dobiegła końca. Liga Polskich Rodzin nie dostała się ponownie do parlamentu. Ojciec Rydzyk zmienił wcześniej front, odcinając Giertycha i zawierając sojusz z Kaczyńskim. Giertych wylatuje z polityki. Zachowuje resztkę wpływów jeszcze w TVP, gdzie do 2009 roku wiceprezesem, a później prezesem telewizji jest Piotr Farfał, który w latach 90. wydawał otwarcie faszystowskie pismo. Giertych w 2009 roku wspominał, że w czasie rządów z pisem. Ich drogi rozeszły się z powodu podpisania przez Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego, który pogłębiał integrację europejską. O ile przed tym faktem widziałem możliwość połączenia LPR-u z pis zostałbym wiceprezesem, po tym zdarzeniu stało się to kompletnie niemożliwe. Czajcie, dzisiejszy wielki krytyk Kaczyńskiego jeszcze kilka lat temu chciał być wiceprezesem w jego partii niezła Wolta. Giertych po odejściu z parlamentu zaczyna karierę warszawskiego adwokata. Giertych adwokat. Giertych na co dzień posługuje się bardzo mocnym językiem. Feruje wyroki i obraża ludzi. Gdybym ja powiedział chociaż połowę tych rzeczy, trafiłbym zapewne do więzienia. No ale mówi to wróg PiSu. W 2014 roku ujawniono nagrania, na których Giertych proponował dziennikarzowi prostu założenie spółdzielni która miała wymuszać pieniądze od bogatych Polaków, w zamian za niepublikowanie ich biografii. Kupa kupuje anonimowo oczywiście mojego Kupuje, płaci płaci Polak, wszystko. Potem za robotę masz zapłacone 500 w najlepszym wariancie megabesztet ruralskich i zabieramy się na następny tak?

Następnie Giertych nazwał publicznie nisztora, od którego chciał kupić biografię Kulczyka, gangsterem i bandytą. Po sześciu latach sąd uznał winę Giertycha, ale umorzył sprawę z powodu przedawnienia. Mnie zdążyli prawomocnie skazać dwukrotnie w niecałe dwa lata i zapewniam was, że nie wiem, co musiał zrobić Giertych, żeby ten proces trwał tak długo. Giertych był oskarżany również o ujawnienie tajemnicy adwokackiej. Przez swojego klienta. Giertych za pomocą redaktora Gazety Wyborczej Czuchnowskiego ujawnił nagrania, które w tajemnicy przekazał jego klient. W podobny sposób Czuchnowski ujawnił objęte tajemnicą sądową akta z mojego procesu z córką ministra Ćwonkarskiego. Oczywiście zrobił to w sposób wybiórczy, żeby mi tylko zaszkodzić. Giertych był wreszcie nieudolnie oskarżony kilka miesięcy temu przez prokuraturę o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki Polnor. W jednej z transakcji, jak informowała prokuratura, Polnard kupił działkę od współpracownika Giertycha Sebastiana J. PS Foka, którego Giertych zatrudnia w swojej kancelarii. Foka miał kupić za 6 milionów złotych działkę, które potem 8 dni później kupił Polnard już za 27 milionów. Pieniądze z transakcji zostały wytransferowane do spółki związanej z Ryszardem Krausem. Giertych miał również złamać zasady etyki adwokackiej, pracując jednocześnie dla Polnordu i spółek Krausego. Foka był już wcześniej wykorzystywany przez Giertycha do trudnej roboty. Giertych od lat pracuje dla Leszka Czarneckiego, zamieszanego w kilka wielkich afer gospodarczych. Foka miał skutecznie sabotować przez lata pozew zbiorowy wymierzony w firmy Czarneckiego. W moim twecie napisałem, że Giertych ma kilkadziesiąt dyscyplinarek. Żeby być precyzyjnym, złożono 28 zawiadomień. W 14 przypadkach odmówiono wszczęcia. W 7 sprawę, sprawę umorzono, a 7 dalej się toczy. Z tego co się orientuję, żadne postępowanie nie skończyło się nawet upomnieniem. Ora jest bardzo wyrozumiała dla Giertycha. Adwokat Platformy. Te wszystkie afery nie przeszkadzają Giertychowi w nowej karierze przyjaciela platformy obywatelskiej i całego obozu liberalnego. Podobno pierwsze zbliżenie miało miejsce między Radosławem Sikorskim. Dzieci Giertychów i Sikorskich chodziły do tej samej sieci prywatnych katolickich szkół prowadzonych pod egidą katolickiej i bardzo konserwatywnej organizacji Opus Dei. Poseł Przemysław Wipler tłumaczył, że wybrał dla swoich dzieci te szkoły, bo nie ma w nich dzieci rozwodników. W 2012 roku Roman Giertych objawia się najpierw jako adwokat Sikorskiego, a potem jako adwokat syna Donalda Tuska w aferze Ambergold. Od tego czasu zaczyna reprezentować Tuska też w innych sprawach. Jak to się stało, trudno pojąć, ale najwyraźniej Tuskowi nie przeszkadzała skrajnie prawicowa przeszłość Giertycha. Mecenas od tego czasu staje się najbardziej zaufanym adwokatem całego obozu Antypis, broniąc m.in. Stanisława Gawłowskiego czy będąc pełnomocnikiem Austriaka Birkfelnera. Wraz z nowymi przyjaciółmi zaczyna być stałym gościem liberalnych mediów. W okularach zostaje ulubieńcem Moniki Olejnik i Wojciecha Czuchnowskiego. Młot na PiS dziennikarze się cieszą. W po latach dystansuje się od dawnego środowiska, ale jak widzieliśmy, wśród jego najbliższych współpracowników do dzisiaj są nie tak dawni faszyści. Nigdy nie przeprosił za swoje słowa o homoseksualistach, nigdy nie odciął się od najbardziej skrajnych kolegów z własnej partii. Czy jego przemiana w demokratę jest szczera? Czy osoba, która wprowadziła do polityki faszystów, może dzisiaj dalej robić spokojnie karierę na liberalnych salonach? W mojej ocenie Giertych wierzy tylko we władzę i pieniądze, jak większość kolonialnych polskich elit. Gdy zobaczył, że nie ma już na scenie politycznej miejsca dla swojego skrajnie prawicowego tworu, schował swoje przekonania do kieszeni. I zajął wygodne miejsce w obozie antypisu. Nie musi odpowiadać na trudne pytania. Wystarczy, że krzyczy Kaczyński zły i wszyscy biją mu brawo. Proste. O jego faszystowską przeszłość już nikt nie pyta. Nie zapominajmy jednak o niej my. Przez takich ludzi jak Giertych mamy dzisiaj zakaz aborcji i możemy na co dzień podziwiać na ekranach telewizji Krzysztofa Umrze to umrze Bosaka. Kobiety patrzeć na nowonarodzone dzieci z poważnymi wadami, które i tak zaraz umrą. Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu czy tuż po porodzie, no to po prostu umrze. Nie nabierajmy się na nagłe nawrócenie Giertycha i przypominajmy innym, kim tak naprawdę jest. To tylko część materiałów o Giertychu i jego ekipie. Materiałów o faszystach z Młodzieży Wszechpolskiej jest naprawdę sporo. Jeśli uważacie, że pominąłem ważne wątki, napiszcie do mnie. Wielkie dzięki, że zobaczyliście cały ten materiał. Dajcie łapkę w górę. Wspierajcie mnie na patronite. No i do zobaczenia na mieście.